Kolejny druk, zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku nr 1472 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Zmiana uchwały nr 63/917/12 Rady Miasta Krakowa z 19 grudnia 2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miejskiej Kraków. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 1472. W trybie jednego czytania referuje pan Wacław Skubida. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zacznę od wniosku formalnego. W imieniu pana prezydenta zgłaszam wniosek na podstawie paragrafu 34 ust. 3 Statutu Miasta Krakowa o rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Krakowa z 19 grudnia 2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miejskiej Kraków, druk 1472, w trybie dwóch czytań. Głosowanie odbędzie się w bloku głosowań. Pragnę państwa poinformować, że zgodnie z uchwałą w uzasadnieniu tego wniosku, Rady Miasta z 13 kwietnia 2011 roku tego typu uchwały mają charakter projektów aktów prawa miejscowego i są objęte koniecznością konsultacji z organizacjami pożytku publicznego oraz Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego i takie konsultacje właśnie trwają i skończą się 16 października. W związku z powyższym jest możliwość jeszcze wprowadzenia w formie autopoprawki przez prezydenta zmian w projekcie uchwały wynikających z tych konsultacji. W związku z tym zgłaszam ten wniosek i przekazuję panu przewodniczącemu. Dziękuję bardzo. Wracając do druku 1472, chcę państwa poinformować, że projekt uchwały jest wynikiem funkcjonowania systemu przez ostatnie 3 miesiące. Zmiany w regulaminie mają charakter głównie porządkowy, związane są z 3 aspektami spraw, a mianowicie przede wszystkim mają na celu dostosowanie terminologii przedmiotowego aktu prawnego do terminologii wynikającej z treści przepisów nowej ustawy o odpadach. Druga sprawa to jest dalsze uporządkowanie spraw związanych ze selektywną zbiórką odpadów szklanych, zwłaszcza w zabudowie wielorodzinnej, jak również pewne doświadczenia wynikające z funkcjonowania systemu w okresie ostatnich 3 miesięcy. Chcę państwa również poinformować, że regulamin w brzmieniu określonym projektem uchwały ma pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z pań, panów radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Bardzo proszę, pan przewodniczący, bardzo proszę. Sławomir Pietrzyk, bardzo proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie skarbniku, jako najwyższy reprezentant naszej administracji wykonawczej. Proszę państwa, bardzo mnie ucieszyło wystąpienie pana dyrektora, że postanowił pan prezydent to na 2 czytania rozłożyć, bo rzeczywiście jest to istotny element, zmiana regulaminu w tej chwili po 3 miesiącach. Ona rzeczywiście już przynosi pewne efekty, ale w dalszym ciągu jeszcze zbieramy szereg opinii z różnych środowisk, nie tylko organizacji pozarządowych, ale przede wszystkim od zarządców, bo to są ludzie, którzy są bezpośrednio na styku realizacji tych regulaminów, czyli zarządców zarówno wspólnot mieszkaniowych, jak i spółdzielni mieszkaniowych. To są obecnie najwięksi, można powiedzieć, ci, którzy stykają się z tym regulaminem. I chcę państwu powiedzieć, że te proponowane tutaj propozycje, oczywiście z zadowoleniem witamy, bo one rzeczywiście porządkują, na przykład kwestie związane z pojęciami odpady komunalne,
komunalne, odpady zielone, selektywne zbieranie. Bardzo cieszy również kwestia wyjścia naprzeciw oczekiwaniom właśnie tych, którzy zbierają odpady, czyli zarządców, jest sprawa szkła. Bo rzeczywiście do tej pory tak jest, tutaj się trzeba też, nie tylko formułowała to pani radna Basara, ale również w szeregu środowisk zarządców, sprawa jest bardzo ważna, bo szkło jest odpadem, odpadem pożytecznym, odpadem, który można traktować jako surowiec wtórny, więc wiadomo, że trzeba go zbierać, a nie żeby on był zmieszany z odpadami komunalnymi, czy nawet z frakcją suchą. Bo niestety przez długie lata zbieraliśmy frakcję suchą do żółtych pojemników w poprzednich latach razem ze szkłem. No i proszę sobie wyobrazić, że papier, tektura, plastiki i szkło stłuczone, no to umówmy się, że już zaśmiecało tą frakcję. Bardzo dobrze się stało, że teraz rozdzieliliśmy tą zbiórkę i że pojawiły się pojemniki zielone, czyli pojemniki na szkło, ale tutaj znowuż jest problem, bo te pojemniki okazuje się, że są bardzo drogie. Pojemnik zielony na szkło głównie do tej pory był tylko dzwon o dużej pojemności i w przypadku wspólnot mieszkaniowych, mniejszych właśnie, nawet domów wielorodzinnych, a nawet niektórych spółdzielniach mieszkaniowych, no ten dzwon przy założeniu w regulaminie, że 2 razy w miesiącu musi być opróżniany, jego koszty wynoszą około 246 zł. Więc jest to bardzo drogie rozwiązanie, a wydaje mi się, że jest tu propozycja w tym regulaminie, żeby te były worki i pojemniki mniejsze, ale też by należało rozważyć, czy na przykład częstotliwość opróżniania dzwonów nie mogłaby być raz w miesiącu. Dlaczego narzucamy z góry takie rozwiązanie tylko 2 razy w miesiącu? Takie postulaty szczególnie słychać w środowisku zarządców wspólnot mieszkaniowych i również spółdzielni mieszkaniowych. Kolejna kwestia, która jest bardzo ważna, jeżeli chodzi o zmianę regulaminów. Mianowicie, proszę Państwa, ja sądzę, że to nawet rozpatrywać nawet w kontekście tych uchwał, które mamy później procedować. Mam tu na myśli zmiany cen, ale jest taki postulat, aby tak zwane usługi dodatkowe, czyli to, co w tej chwili jest dodatkowo płatne, na przykład dostarczanie pojemników, wyciąganie pojemników na zewnątrz z altan śmietnikowych, żeby to włączyć do systemu. Byłoby to rozwiązanie o wiele bardziej skuteczne, a przede wszystkim by miało wygodę zarówno dla zarządców i wróciłoby do pewnego systemu, do którego przywykli, bo tak było do tej pory w poprzednim całym latami obowiązującym systemie. Zresztą z pojemnikami mieliśmy wielkie, że tak powiem, przejścia przez ostatnie miesiące, no między innymi z tego względu, że wszyscy byli przyzwyczajeni do tego, że pojemniki zabezpiecza firma, która wywozi odpady. A tu myśmy poszli tak trochę na sztywno w kierunku tego, jak mówiła ustawa, ale ustawa daje możliwość Radzie, że albo pojemniki będą dostarczane, znaczy odpowiada za nie zarządca, albo może to uczynić operator systemu, bądź też wywożący odpady. I to jest kolejna sprawa do zastanowienia, czy nie powinno się do tego systemu powrócić. Bo bałagan, który się wytworzył w związku z takimi dostarczaniem pojemników, było bardzo często, że ktoś kupował pojemnik, który się nie nadaje. Wywózca mówi, że ten pojemnik mu jest niepasujący. I w ogóle to jest no, po prostu rozwiązanie, które sądzę, że powinno być też wzięte pod uwagę. Wreszcie jest kwestia dopuszczenia i w ogóle pewnego, powiedziałbym, elastyczności w systemie, czyli mniejsze pojemniki, częstotliwość dostosowana do potrzeb. Ja sądzę, że też nie musimy tu być tacy sztywni. Już to zrobiono w tej poprawce, jeżeli chodzi o nieruchomości niezabudowane, gdzie rzeczywiście jest propozycja takiego częstotliwości odpadów elastycznie, w zależności od potrzeb. Sądzę, że należałoby to rozważyć również w przypadku zabudowy, bo też nie wszyscy potrzebują tak duże pojemniki, mogą mieć mniejsze i nie wszyscy chcą z taką częstotliwością, bo to są wszystko koszty. Więc sądzę, że też ten element powinien się pojawić i być może, że w poprawkach bądź w autopoprawkach pana prezydenta takie poprawki się pojawią. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jest wniosek grupy radnej, aby przywołać pana wiceprezydenta Tadeusza Czmiera, bo jest to... Jest w Poznaniu. A więc będzie go przywołać. W Poznaniu, więc to szybciutko pojechał. Więc w takim razie przedstawicieli nie ma żadnego wiceprezydenta, który mógłby zabrać głos, albo pan prezydent. No rozumiem.
Otwieram dyskusję. Pan Stanisław Rachwa, bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, ja taką drobną tylko uwagę w związku z tym, że się zobowiązałem. Wielu działkowców z rodzinnych ogrodów działkowych na dyżurach prosiło mnie, abym tę sprawę poruszył w temacie regulaminów czystości. Znaczy oni, ich wniosek jest taki, że generalnie chodzi o te tak zwane, no powiedzmy, odpady zielone, które na przykład są zarażone jakąś chorobą, bo na wielu drzewach czy krzewach są takie odpady i oni uważają, że powinni mieć możliwość spalenia tego po prostu na działce, a nie po prostu wrzucania do odpadów po prostu tych takich zdrowych, oczywiście zielonych, ale zdrowych. I apelują o to, żeby jednak tutaj w tym momencie zmienić regulamin. Kiedyś tam lata temu to on zakładał, że jest możliwość w określonym czasie jesiennym, prawda, możliwość spalenia. Dotyczy to oczywiście tych odpadów zielonych, które są zarażone jakimiś chorobami i one powinny właściwie z mocy przepisów ochrony środowiska być spalone, a nie wrzucane do ogólnych odpadów zielonych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z pani Ania Mroczek? Bardzo proszę. Ania. Przepraszam, Anna. Przepraszam panią Annę. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Panie Dyrektorze, ja mam pytanie, bo ja nie może za mało wnikliwie czytałam i tą uchwałę, znaczy tą w tej chwili projekt uchwały w stosunku do tego, co nas obowiązuje regulaminu, ale chciałam pana dopytać, bo rozmawiamy w tej chwili, mówimy o selektywnej zbiórce szkła w mieszkaniach wielorodzinnych, znaczy w nieruchomościach wielorodzinnych. Co z jednorodzinnymi? Czy będą nowe worki w związku z tym, czy nie? I taki apel, prośba, czy nie należałoby się zastanowić nad tym, żeby opracować taki projekt uchwały, który by zwiększał jednak częstotliwość odbioru segregowanych śmieci, właśnie z nieruchomości jednorodzinnych. To jest w tej chwili w ogóle dramat, co się dzieje. Ja powiem to na swoim przykładzie. Przy rodzinie czteroosobowej mam 4-5 worki na miesiąc i przestałam już segregować bardzo tak ortodoksyjnie, bo po prostu za mało mam. No, ja już mam odrębne pomieszczenie w domu, w którym te worki miesiąc czekają, natomiast mam takie sygnały z nieruchomości, które są powiedzmy w takich osiedlach deweloperskich, gdzie jest tylko mały podjazd do domu i w tej chwili jedni po drugich właściciele rezygnują z selektywnej zbiórki śmieci, dlatego że znaczy z tych segregacji, dlatego że po prostu nie mają gdzie tych śmieci trzymać. Ustaliliśmy, że będą to worki i teraz dochodzi do takich paradoksów, że mieszkańcy dotąd obsługiwani przez firmę jakąś tam, nie chcę tutaj wymieniać, teraz ta sama firma ich obsługuje w ramach konsorcjum, tylko że ta firma odbiera raz w miesiącu, przedtem odbierała dwa razy. Ta firma pozostawiła na terenie posesji żółty pojemnik, ale w tej chwili z tego żółtego pojemnika nie odbiera tych śmieci. Bo trzeba wyciągnąć to, co jest zebrane w żółtym pojemniku i postawić worek. No to jeżeli ci mieszkańcy mają niedużą nieruchomość i mają te 4, 5, 6 worków zmieścić i czekać przez miesiąc, no to po prostu wolą nie segregować, bo różnica w cenie nie jest duża. I to jest naprawdę problem. Ja bardzo apeluję, panie dyrektorze, żebyśmy się nad tym zastanowili i przeglądnęli, bo to nam zupełnie kładzie segregację śmieci w tej chwili. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Włodzimierz Pietrusz, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, ja mam pytanie dotyczące tej uchwały pierwotnej, bo jak rozumiem, poprawiamy ją na bazie doświadczeń, które miały miejsce. Mam pytanie, czy były wezwania Rady Miasta Krakowa i ewentualnie skierowane sprawy do wojewody, do sądu administracyjnego o unieważnienie tej uchwały? Jeżeli tak, to czy są na tyle argumenty zasadne i czy one ewentualnie zostały tu uwzględnione w tej zmianie, proponowanej zmianie, żeby ewentualnie uniknąć unieważnienia tej pierwotnej wersji? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś, pan Jerzy Sonik,
Bardzo proszę. Szanowni Państwo, mieszkańcy mnie prosili, ja bym przekazał trochę może w sposób, jako farsę i wszystko, co związane prawie, że jest z tymi śmieciami. Bo tak, dowiadują się oczywiście, najpierw się dowiedzieli, że sumy opłat za śmieci są absurdalne, 300-krotne. To jest jedna sprawa. Następnie się dowiedzieli, że mają je segregować i jeszcze za to więcej płacić. Później też do ich świadomości doszło, że te segregowane rzeczy to powinny być umyte, wyczyszczone. No i w związku z tym oczywiście woda, nie wiem, prosili o to chyba, żeby dostarczyć im jeszcze płyny do mycia tych. Teraz dowiedzieli się też z radia, że z 5 czy 6 butelek można zrobić polar. No stwierdzili, że chyba zamiast wyrzucać te butelki, to od razu przyniosą polar gotowy i sobie po prostu przerobią to. Obecnie, jak przeczytali tam dane, jakie powinien worek na śmieci być, no to jeszcze muszą mieć centymetr, jakieś przyrządy do mierzenia wytrzymałości tych worków, bo tam są dokładnie opisane, jaki ma być przeźroczysty, wytrzymały mniej czy nie. Nie wiem, w jaki sposób można, pewnie w bardzo mały sposób, ograniczyć te absurdy, żeby to normalnie funkcjonowało. To tyle. Przekazałem po prostu to, co mi mówili. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Wojciech Wojtowicz, bardzo proszę. Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym się zapytać projektodawcy, aby wytłumaczył, dlaczego w artykule 24 ustęp 2, punkt 2 ten artykuł, ten zapis zmienia swój zapis, ten zapis z ustawy, z uchwały podstawowej zmienia się i jest taki: raz na tydzień dla zabudowy wielorodzinnej z wyłączeniem szklanych opakowań, które odbierane są z zabudowy wielorodzinnej z częstotliwością nie rzadszą niż 2 razy w miesiącu. Czym to jest podyktowane, że akurat tutaj dokonujemy zmiany? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Sławomir Ptaszkiewicz, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja chciałbym z kolei zapytać o taką sprawę. Otóż wprowadzenie tej ustawy miało spowodować, że gminom będzie łatwiej zarządzać śmieciami, łatwiej utrzymywać czystość w mieście. Natomiast te miesiące pokazały jeden problem, że śmieci są dalej wyrzucane w miejscach, jakichś powiedzmy na obrzeżach miasta, czy w niektórych takich punktach, do których to przyzwyczajenie było. Czy ten regulamin, czy ta polityka śmieciowa, czy obejmuje stawianie jednak w tym momencie takich kubów, które by trochę pomagały tą czystość, ogólnie dostępnych, większych kontenerów nawet może, które by pomagały ten porządek utrzymać. Bo rozumiem, że intencja jest taka, że powiększamy budżet i jak gdyby gmina zarządza w pełni budżetem dotyczącym utrzymania czystości śmieci, opłat z tego tytułu, co powoduje, że tak powiem, już nie ma znaczenia, czy ktoś ile deklaruje, bo mamy przelicznik na mieszkańca, więc powinniśmy zadbać również o to, żeby ta przestrzeń publiczna, te miejsca, które do tej pory właśnie były zawsze takimi elementami dzikich wysypisk traktowane, żebyśmy tam spróbowali zaprowadzić porządek i wystawiać właśnie kontenery czy pojemniki, próbować czyścić tę przestrzeń. Chciałem zapytać, czy gmina planuje podejmować również w tym zakresie działania? Czy tutaj będziemy podejmować jakieś lepszą politykę w tym zakresie? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jest jeszcze? Jest, chodź. Paweł, bo nie mam. Paweł Ścigalski, bardzo proszę. Nie wyświetla mi się. Dziękuję Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Ja bardziej tak od strony technicznej, bo by nam to bardzo ułatwiło pracę. W przypadku takich uchwał, jak jeśli jest tu mowa o regulaminach czy załącznikach, mam taką prośbę, czy
czy Urząd Miasta, czy po prostu osoby odpowiedzialne za drukowanie takich uchwał mogłyby na przyszłość po prostu drukować to z pełnym regulaminem i z jakimś zaznaczeniem tych zmian, które są na bazie tego pełnego regulaminu. Bo jeżeli my dostajemy taki druk, gdzie są zmiany na zasadzie po przecinku dodaje się to czy tamto, no to wiadomo, że jeżeli tego regulaminu przed sobą nie mamy, no to jest problem, bo generalnie z całego akapitu może zupełnie co innego wynikać. Więc taka prośba, czy przy okazji jakichkolwiek regulaminów, ostatnio mówiliśmy też o spółkach, które chcemy powołać, czy tutaj w przypadku śmieci, miałbym prośbę o to, że oprócz uchwały jakby radni mogli po prostu dostać pełen regulamin wraz z naniesionymi osobno, czy po prostu innym kolorem, czy w sposób inny zaznaczone te zmiany, które tego regulaminu dotyczą, bo to jest troszkę wtedy łatwiejsze i możemy o czymś dyskutować. Natomiast jak dostaniemy samą uchwałę, gdzie wprowadza się zapis po przecinku, no to tak jak mówię, trzeba dodatkowo do tego wracać i ta dyskusja jest trudniejsza. Także bardzo bym prosił, jeżeli była taka możliwość przy okazji takich konkretnych druków. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos jeszcze? Włodzimierz Pietrus. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, ja jeszcze mam pytanie, które wynikło w czasie dyskusji na komisji chyba planowania. Mamy taką sytuację, że strażnicy miejscy na podstawie tego regulaminu mogą karać mieszkańców Krakowa za nieprzestrzeganie tego regulaminu. Natomiast jest kuriozalne, że z kolei już nie można karać gminy jako takiej, czy jej jednostek. One nie podlegają temu regulaminowi, mówi o karaniu. A już naprawdę kuriozalne jest to, że firmy, które mają zlecone zadania od gminy na terenie jakimś tam miejskim, za nierealizowanie jakby regulaminu nie mogą być karane. Co najwyżej można im nie zapłacić, cofnąć umowę i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym mam pytanie, czy nie należałoby tego błędu w jakiś sposób naprawić? Że nie może być tak, że regulamin każe tylko mieszkańców Krakowa, a są święte krowy w postaci firm, w postaci wykonawców, którzy oczywiście mają umowy, ale też w pewien sposób mogą nie przestrzegać porządku w mieście. Dziękuję. Dzień dobry Państwu, bardzo dziękuję. Bardzo proszę Pani Magdalena Basara. Szanowni Państwo, doszliśmy w dyskusję nad regulaminem do wielu różnych kwestii i w związku z tym ja też zgłoszę pytanie, które może nie wiem, czy powinno być ujęte w regulaminie, ale gdzieś powinno znaleźć swój zapis. Otóż w wielu przypadkach mieszkańcy, zarządcy podnoszą taką kwestię, że oni płacą regularnie za wywóz odpadów komunalnych, stawki jakie są wyliczone. Natomiast firmy te odbierające odpady niekoniecznie rzetelnie świadczą swoje usługi. W związku z tym powinien się znaleźć gdzieś zapis, w jaki sposób można odzyskać pieniądze za źle świadczoną usługę. Tego nigdzie nie ma. Ja taką interpelację składałam, dostałam odpowiedź, że opłaty za wywóz odpadów to jest tak zwana danina podatkowa i w związku z tym niewiele można podobno w tym temacie zrobić. Jednak chciałabym przypomnieć Państwu, że jeżeli się płaci na przykład większy podatek, zapłaciło się większy podatek niż należało, można zrobić korektę i te pieniądze jednak odzyskać. Więc w związku z tym proszę rozważyć, czy w regulaminie też taki zapis o rozliczeniach nie powinien się znaleźć. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa? Bardzo proszę, czy ktoś chce się jeszcze wypowiedzieć w mniejszej sprawie? Szanowni Państwo, procedujemy druk 1472. Mam tutaj wniosek o rozpatrzenie w trybie dwóch czytań. Szanowni Państwo, gdzie mam termin? Aha, tutaj mam. Szanowni Państwo, wprowadzam... A co mam zrobić? Projektodawca, dobrze, żeby się... No więc właśnie, projektodawca, bardzo proszę. Pan w imieniu projektodawcy, bardzo proszę. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo.
Odpowiadając po kolei na zadanie pytania, pan radny Pietrzyk, oczywiście jest to pewien, ten moment, który w tej chwili jesteśmy, jest tym momentem, kiedy uznał pan prezydent, że już należy coś zrobić. Doświadczenia zbieraliśmy, zbieramy i będziemy zbierać. I co do tego, że ten regulamin będzie doskonalony z czasem, w ogóle nie ulega kwestii. I odpowiadając na wiele pytań tutaj państwa, wszystkie te postulaty, które państwo zgłaszacie, oczywiście są i będą brane pod uwagę. Pytanie jest, czy je wprowadzać już teraz, czy należy to gromadzić. Proszę państwa, myśmy nie przeżyli jeszcze całego sezonu odbioru odpadów. Myśmy tego jeszcze nie przeżyli. W związku z tym pewne postulaty, pewne elementy my notujemy, zbieramy, natomiast będziemy się zastanawiali dopiero po ewentualnie przeprowadzeniu no co najmniej rocznego procesu zbierania odpadów. Nie ulega wątpliwości oczywiście, że co do częstotliwości, co do pojemników, co do usług dodatkowych, to są wszystko te elementy, które będziemy analizować i one oczywiście będą w taki czy w inny sposób uwzględniane w przyszłych korektach regulaminu. Chcę jednak dodać, że oczywiście dla nas bardzo istotną sprawą są wymagania czy potrzeby mieszkańców, natomiast my musimy bilansować te potrzeby. My nie możemy ulegać, że tak powiem, presji no, jakiegoś tam drobnego środowiska czy małego środowiska. My musimy patrzeć w skali miasta na to wszystko, biorąc pod uwagę również drugą stronę medalu, a mianowicie możliwości zaspokojenia tych potrzeb. To nie tylko jest sprawa pieniędzy i rozliczania, ale to jest również sprawa sprzętu, który istnieje na rynku, to jest sprawa pojemników, które istnieją na rynku. Państwo doskonale wiecie, ceny pojemników w związku z zapotrzebowaniem tak drastycznie wzrosły, że jakiekolwiek działania w tej chwili na pojemnikach przy tym stanie, które są, spowodują, że te koszty znowu rosną. W związku z tym, odpowiadając najprościej na pytania czy sugestia pana radnego Pietrzyka, tak, oczywiście analizujemy, będziemy dalej analizować i w dalszym ciągu będziemy otwarci na zmiany w regulaminie. Pan radny Rachwał, odpady zielone. No, z tego, co ja pamiętam, to ten zapis o możliwości palenia odpadów zielonych, zakażonych, tak bym to nazwał, w dalszym ciągu jest. To jest artykuł 34 ustęp 7. No to proszę zwrócić uwagę, 34 ustęp 7, to jest w dalszym ciągu. Pani radna Mroczyk, szkło w domach jednorodzinnych. No na razie nie przewidujemy zmiany w tym zakresie. Oczywiście docelowo tak. Docelowo powinniśmy tak naprawdę wszystkie frakcje rozdzielić. To znaczy szkło, papier, metal i plastik, prawda? I takie są jakby zalecenia Unii Europejskiej. Ale jest również opinia Ministerstwa Środowiska, która mówi, że można te cztery frakcje łączyć. I żeby nie stwarzać dodatkowych problemów w domkach jednorodzinnych, na razie rezygnujemy z wydzielania szkła w tym obszarze. Być może w przyszłości to nastąpi. Co do sposobu gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych i ich odbioru, powiem tak. Za porządek na posesji no, odpowiada właściciel posesji. My tutaj nawet nie mamy prawa się do tego wtrącać. Natomiast jeżeli chodzi o sposób odbierania odpadów selektywnych, widzimy tutaj pewne niedociągłości albo pewne problemy systemowe, prawda? Okazuje się, że znaczy przykład taki z lata. Nie byliśmy w stanie przewidzieć, że będzie tak upalne lato. W związku z tym ilość odpadów plastikowych nie zmiętych była tak duża, że odbiło się to na sposobie obsługi, ale jednocześnie na płaceniu, bo się okazuje, że mieliśmy znacznie więcej objętościowo odpadów, ale lżejszy. W związku z tym te firmy, które mają płacone od tony odbioru odpadów, prawda, nagle okazuje się, że mają więcej roboty, nie są w stanie w tym samym czasie harmonogramowym obsłużyć danego rejonu, czyli muszą więcej jeździć, a mniej zarobią, bo mają lżejszy odpad. Proszę państwa, to są doświadczenia, no my się uczymy, no uczymy się cały czas. Nie mogliśmy przewidzieć, że akurat będzie taka sytuacja. Pani też poruszyła no, pewną indywidualną sprawę. Jesteśmy otwarci. Oczywiście, jeżeli macie państwo takie sprawy, powiedzmy, indywidualne
do rozstrzygnięcia takiego czy innego, albo do zareagowania takiego czy innego, proszę te sprawy zgłaszać. Namawiamy też mieszkańców, żeby zgłaszali, to proszę zgłaszać albo do Wydziału Gospodarki Komunalnej, a najlepiej do zarządcy, to znaczy do Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania. Podpowiadając na pytanie pana radnego Pietrusa, czy było wezwanie do uchylenia uchwały tej dotyczącej regulaminu. Jeżeli chodzi o to, mam jakąś nową wiedzę? Było, tak? Były, tak. Były dwa wezwania. Z tego co wiem, to są przedstawiciele dzielnicy 18. Tak? W związku z tym to jest po prostu w tej chwili procedowane. Pan radny Sadnik nie zadał pytania. Pan radny Wojtowicz, szczerze mówiąc, to nie zdążyłem zaglądnąć do regulaminu i odpowiedzieć panu, jeżeli pan pozwoli, to odpowiem za chwilkę, dobrze? To będzie w dwóch czytaniach. Jeszcze, tak. Panie dyrektorze, będziemy mieli pytania być może, bo tu się zgłosiła pani Magdalena Pawłowska, więc ja jeszcze pana raz poproszę o odpowiedź, jeżeli będą od pytania. Dobrze, pan radny Ptaszkiewicz. Więc tutaj mamy pewien problem, jeżeli chodzi o obsługę terenów tak zwanych otwartych. Mianowicie zakładaliśmy, tworząc zintegrowany system gospodarki odpadami, że nazwijmy to likwidacja dzikich, czy obsługa dzikich wysypisk śmieci, obsługa, będzie finansowana będzie realizowana w ramach systemu. Niestety okazało się, że nie. Że sprawa utrzymania czystości i porządku na terenie posesji, na terenie terenu, należy do właściciela. I proszę sobie wyobrazić, że jeżeli chodzi o likwidację dzikich wysypisk śmieci, to interpretacja w tej chwili jest taka, że właściciel nieruchomości, tak naprawdę zgodnie z tym regulaminem, na której jest dzikie wysypisko śmieci, powinien zgłosić, że jest to nieruchomość niezabudowana, na której produkowane są odpady i powinien złożyć deklarację, zgłosić tą sprawę i powinien być obsłużony w ramach systemu. Natomiast likwidacja dzikich wysypisk śmieci, tych takich na terenach otwartych, należących powiedzmy do różnych podmiotów, będzie realizowana w dalszym ciągu, ale w ramach utrzymania czystości i porządku w mieście. Czyli nie w ramach zintegrowanego systemu gospodarki odpadami, tylko w ramach utrzymania czystości. Co do wystawiania kontenerów. No więc to jest wystawianie kontenerów na odpady zmieszane jest oczywiście sprzeczne z tą zasadą, więc takich kontenerów wystawiać nie będziemy. Natomiast oczywiście w dalszym ciągu będą utrzymywane jak gniazda do selektywnej zbiórki odpadów. Tych gniazd jest w tej chwili około 600, dokładnie 580 parę sztuk. I przypatrujemy, będziemy monitorować wykorzystanie tych gniazd. Bo jeżeli system zafunkcjonuje, teoretycznie, jeżeli system zafunkcjonuje poprawnie, to nie będzie potrzeby, żeby te gniazda istniały. Natomiast stwierdzamy, że w dalszym ciągu są one potrzebne, w związku z tym na pewno ich nie będziemy likwidować. Jeżeli chodzi o wypowiedź pana radnego Ścigalskiego, oczywiście my procedujemy nasze uchwały zgodnie z zasadami, natomiast jeżeli zajdzie taka potrzeba i państwo będziecie mieli takie życzenie, rozumiem, zdefiniowane w regulaminie pracy Rady, to sposób procedowania projektów uchwał, o których pan Ścigalski mówi, będzie taki, jak państwo sobie będziecie życzyć. Pan Pietrus, jeżeli chodzi o kary, więc tymi karami to nie do końca jest tak, jak pan radny powiedział, bo te kary są dwojakie. Oczywiście są kary wynikające z umów cywilnoprawnych i to są kary, mamy w tej chwili do czynienia z dwoma umowami cywilnoprawnymi. Jedna umowa to jest umowa między Gminą Miejską Kraków a MPO o powierzeniu i za niewłaściwe wywiązywania się MPO w skali systemowej ze swoich obowiązków Gmina Miejska Kraków ma możliwość naliczenia kar. I druga kara cywilnoprawna wynika z umowy między zarządcą systemu, czyli MPO, a wykonawcami. I tutaj oczywiście takie kary też są możliwe i takie kary już, muszę powiedzieć, są naliczane i egzekwowane przez MPO. I o tyle jest obniżane wynagrodzenie wykonawców, a jednocześnie o tyle jest obniżane wynagrodzenie MPO przez gminy. Natomiast jest druga możliwość karania. Ona wynika z ustawy wprost i to jest możliwość karania wynikająca z prowadzenia rejestru działalności regulowanej. I tutaj muszę powiedzieć też, że takie kary możemy naliczać, na przykład taką karą, która prawdopodobnie będzie pierwsza naliczona, bo wszczęliśmy postępowanie, to się oczywiście musi kończyć decyzją administracyjną, wszczęliśmy postępowanie w tym zakresie, to jest za udowodnione mieszanie odpadów selektywnie zbieranych.
I to jeden z wykonawców, w tej chwili prowadzimy postępowanie w tym zakresie, zostały zrobione zdjęcia, mamy dokumentację i najprawdopodobniej zostanie to zakończone decyzją o ukaraniu. Druga rzecz, która jest w tej chwili przez nas procedowana, to jest informacja, to są informacje z tak zwanego, jak Państwo wiecie, wykonawstwa zastępczego, z którym mieliśmy w kilkunastu przypadkach do czynienia w Krakowie i okazuje się, że niektórzy właściciele czy niektóre podmioty wynajmowały do wykonawstwa zastępczego firmy, które nie są wpisane do rejestru działalności regulowanej, czyli nie mają prawa w ogóle działać w tym zakresie, w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Krakowa i w tym zakresie też zostanie wszczęta procedura. W tej chwili mamy wyjaśnienie już tego wykonawcy, który nie był wpisany do rejestru działalności regulowanej, a podjął taką działalność. W związku z tym zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji o naliczeniu kary. I to wynika wprost z ustawy. Stanowisko pani radnej Basary co do możliwości zwrotu opłaty, to ja tylko mogę potwierdzić tą odpowiedź, która pani dostała w ramach interpelacji, że możliwości zwrotu, że nie jest to opłata za usługę i możliwości zwrotu na dzień dzisiejszy nie ma. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Jeszcze pani Anna Mroczek chciała o coś zapytać. Bardzo proszę. Wysoka Rado, panie dyrektorze, chyba nie byłam zbyt komunikatywna. Ja nie chcę, żeby miasto utrzymywało porządek na terenie mojej posesji. Ja tylko bardzo bym chciała, żebyśmy przemyśleli kwestię częstotliwości odbioru odpadów. Nie było tak, że latem było za dużo butelek niezgniecionych, bo się wszystkim chciało pić i pili, tylko po prostu tak jest w regulaminie, że odbierana jest raz w miesiącu i zgłaszam tutaj problem w imieniu mieszkańców i to nie jest indywidualna sprawa prywatna, tylko po prostu są za rzadko odbierane. I dlatego moja prośba o to, żeby spróbować coś z tym zrobić. Jeszcze jedno pytanie, o którym zapomniałam w poprzednim wystąpieniu, to czy Gmina Miejska Kraków myśli o tym, żeby odbierać odpady zielone, a głównie koszoną trawę w okresie letnim z posesji na terenie Krakowa, bo gminy ościenne to robią i również mieszkańcy przychodzą do nas i pytają, co mają z tą trawą zrobić, bo niekoniecznie mogą jeździć z nią. I teraz jeszcze jedno pytanie. Czy pojawiły się w Państwa Wydziale wnioski o zapłatę faktur za to, że mieszkańcy czy administratorzy różnych nieruchomości musieli wywieźć śmieci, ponieważ nie została ta usługa wykonana przez gminę Kraków? Ja wiem o jednym takim przypadku, wprawdzie skierowanym do MPO. MPO nie odpowiedziało na tą prośbę o zapłatę, że nie jest adresatem, jak powinno, a odpowiedziało, że gmina miejska zorganizowała. Sprawa dotyczyła, pewnie pan dyrektor już o tym wie, cmentarza, gdzie przez półtora miesiąca nie były odbierane śmieci. Administrator tego cmentarza po prostu musiał te śmieci wywieźć i przedstawił fakturę. Więc pytanie, czy więcej takich pojawiło się i jakie mamy stanowisko w tej chwili jako gmina w stosunku do takich spraw? Dziękuję. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, może jeszcze dopuszczę w tej chwili do głosu panią Magdę. Przepraszam, pan radny Wojtowicz, bardzo proszę. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado. Panie Dyrektorze, ja chciałbym wesprzeć ten głos pani Anny Mroczek. Wydaje mi się, że powinniśmy jednak w tym regulaminie doprowadzić do tego, aby te śmieci w tych workach żółtych, bo takie są w tej chwili w domkach jednorodzinnych, które są odbierane raz w miesiącu, jednak były odbierane albo przy okazji wywozu odpadów zmieszanych, a one są odbierane raz na dwa tygodnie. Co prawda przyjeżdża inny samochód, ale jednak faktycznie te worki zalegają w większości domów i trzeba byłoby z tym problemem się uporać, bo jednak zdecydowana większość mieszkańców domków jednorodzinnych widzi tutaj duży problem, dlatego też bardzo proszę, żeby tą kwestię jak najszybciej uregulować. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze ma potrzebę? Bardzo proszę Panią. Pani Magdalena Pawłowska, Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Krakowie. 3 minuty Pani daje.
Szanowni Państwo, reprezentuję Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych, jak to zostało powiedziane, wraz z Sejmikiem Krakowskim Spółdzielni, Sejmikiem Krakowskim Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych, działając na rzecz obywateli Krakowa zamieszkujących w zasobach spółdzielczych. I tu zaznaczę, że skupiamy jako dwa związki większość spółdzielni krakowskich w swoich organizacjach i reprezentujemy naprawdę znaczącą ilość mieszkańców Krakowa. Działając na rzecz tych mieszkańców, przygotowaliśmy propozycję zmian przepisów regulujących zasoby świadczenia tutaj usług w zakresie odbierania odpadów i szczegółowe te propozycje odnoszące się do konkretnych rozwiązań przyjętych przez Radę Miasta zostały złożone w naszym pisemnym wystąpieniu na ręce pana przewodniczącego i zawierają szczegółowe odniesienia do konkretnych punktów regulaminu i paragrafów uchwał oraz do możliwości prawnych ich wprowadzenia. W ramach przygotowania naszego wystąpienia jego założenia konsultowaliśmy tutaj z zarządcą systemu i w większości tutaj zostały nasze postulaty zaopiniowane pozytywnie. Ja tylko powiem, że odniosę się do pewnej części dotyczącej tylko regulaminu i uchwał Rady Miasta, natomiast tutaj koleżanka reprezentująca tą drugą organizację, Sejmik Krakowski, pani Aleksandra Wojtusik-Piłat, odniesie się do części finansowej. W proponowanych przez nas zmianach przede wszystkim zależy nam na tym, aby objąć systemem kompleksowo wszystkie elementy związane z odbiorem i wywozem odpadów. Chcemy, aby mieszkaniec Krakowa nie martwił się, co gdzie ma wywieźć, natomiast żeby miał komfort, jeżeli zbiera odpady na terenie swojej posesji, czy to jest domek jednorodzinny, czy tak jak my reprezentujemy budownictwo wielorodzinne, żeby mógł je wynieść do odpowiednich pojemników, wcześniej posegregować i żeby się nie martwił o nic więcej, a nie zastanawiał, gdzie który element ma wrzucić, ewentualnie który ma gdzie dowieść. I tak, chcemy, aby gmina przejęła obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki i ich utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym. Zezwala na to w tej chwili, w obecnym stanie prawnym, artykuł 5 punkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, wprowadzony nowelizacją styczniową. Chcemy, aby rozważyli Państwo włączenie do pakietu usług świadczonych przez gminę zorganizowania odbioru wszelkiego asortymentu odpadów wymienionych w artykule 5 ustęp 1 punkt 3, 4 i 5 regulaminu. Między innymi chodzi tu o leki, chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble też, chociaż one są objęte wywozem, natomiast dotyczy to również tej masy zielonej i z zawodowego doświadczenia wiemy, że tutaj wskazanie stron internetowych zawierających informacje, gdzie takie odpady należy dowozić, jest raczej tutaj myśleniem życzeniowym, ponieważ wiemy, że wszelkie akcje, znaczy jest część mieszkańców myślących proekologicznie, ale cała reszta te odpady wrzuca do pojemników ogólnych. I kolejna rzecz tutaj, która już padła na tej sali, to prosimy o uwzględnienie w ramach doświadczeń, które już zebraliśmy, ale to nie są doświadczenia tylko od momentu wprowadzenia w życie tutaj tego nowego systemu. My te doświadczenia mamy już dużo wcześniej i wiemy, jak to wyglądało do tej pory. I chcemy, aby właśnie była dopuszczona większa elastyczność w zakresie częstotliwości wywozu i wielkości pojemników. W szczególności dotyczy to dzwonów na szkło, ponieważ my wiemy, że w tym momencie, tak jak już tu pan wiceprzewodniczący powiedział, one są wywożone prawie puste, a generują najwyższe koszty, ale jeszcze właśnie tutaj również pani to zauważyła, wprawdzie chodziło o domki jednorodzinne, ale my mamy dokładnie ten sam problem, jest za mała częstotliwość wywozu odpadów segregowanych. To z mojej strony wszystko, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. W takim razie pan dyrektor odpowie na pytania. Pani radna Mroczek, ja oczywiście dobrze zrozumiałem panią, natomiast wyraźnie chcę powiedzieć,
Myślimy o tym, bo rzeczywiście tych sygnałów jest dużo i nawet to, co pani powiedziała, że rzeczywiście mamy problemy. Tylko te problemy być może są problemami okresowymi. Dlatego powiedziałem, że my musimy mieć ten dłuższy okres, żeby zbadać, czy rzeczywiście sprawa odbioru odpadów niesegregowanych, czy częstotliwość odbioru odpadów jest niewystarczająca. Na dzień dzisiejszy wydaje się, że jest niewystarczająca i na pewno tą sprawę w taki czy w inny sposób będziemy próbowali rozstrzygnąć. Jeżeli chodzi o odpady zielone, to powiem tak. Oczywiście myślimy o tym. Natomiast jest to oczywiste, że wymagałoby to obciążenia systemu całym tym elementem, prawda? I to jest na razie jako usługa dodatkowa, to co powiedział pan Pietrzyk, że być może dojdziemy do takiej sytuacji, że te usługi dodatkowe włączymy w całość systemu i wówczas oczywiście ten element zostanie uwzględniony. Na razie jest możliwość oddawania nieodpłatnie do kompostowni lub odpłatnie, jeżeli jest transport zamawiany. Natomiast jeżeli chodzi o to, co jestem winien panu radnemu Wojtowiczowi, a mianowicie chodzi o to, że w artykule 24 dodaliśmy ustęp 2, znaczy punkt 3, który jakby reguluje sprawę odbioru odpadów, częstotliwości odbioru odpadów selekcjonowanych na nieruchomościach, które produkują te odpady, a nie są zamieszkałe. I stąd ten dodatkowy tylko raz na dwa tygodnie. No, nam się wydaje, że to jest dobry zapis. Natomiast jeżeli chodzi o postulaty, które wymieniła pani, która przede mną, przepraszam, ale nie zapamiętałem nazwiska, oczywiście jeżeli to dotrze do nas, obejmiemy to odpowiednią analizą i w taki czy inny sposób wprowadzimy do, jeżeli uznamy, państwo uznacie, jeżeli uznamy za stosowne wprowadzenie tych zmian, wprowadzimy je i poddamy państwu pod rozwagę, pod głosowanie. Dziękuję bardzo. Aha, faktury. Faktury. W tej chwili mamy 9 zgłoszeń, w tym ostatnio właśnie parafia rzymskokatolicka, o której pani wspomniała. Powiem tak, mamy pewien problem prawny, bowiem ustawa dość jednoznacznie mówi, że w momencie niewywiązywania się miasta czy gminy z odbioru odpadów może nastąpić tak zwane wykonawstwo zastępcze. I powiem tak. Te sprawy w tej chwili są analizowane ze z punktu widzenia formalnego i z punktu widzenia prawnego. Z punktu widzenia formalnego to, czy ten, kto wynajął taką firmę, zrobił to zgodnie z ustawą. To jest między innymi to, o czym wspomniałem, że zdarzyło się w jednym z tych 9 przypadków, że została wynajęta firma, która nie była wpisana do rejestru działalności regulowanej. W tym momencie nie ma możliwości zwrotu. Natomiast w opinii, mamy taką opinię Ministerstwa Środowiska, która potwierdza to, co pani radna powiedziała w odpowiedzi do parafii, że sytuacja wykonawstwa zastępczego może nastąpić w momencie, jeżeli gmina nie wprowadzi systemu. Czyli przykład warszawski. Nie wprowadzi systemu, nie rozstrzygnęli przetargów, nie ma wykonawcy. Natomiast powiem tak, że interpretacja prawna w tym zakresie jest różna. I proszę mi wierzyć, że mamy problem z tym, że nie będziemy na pewno chcieli tutaj robić nikomu na złość i nie będziemy chcieli robić wbrew, ale jednocześnie musimy dochować pewnych standardów prawnych. Na dzień dzisiejszy prowadzimy daleko, jest ustalona nawet procedura, jak to, bo to my musimy mieć dowody, prawda, że odpad został, że wybrana została firma właściwa, że odpad został zagospodarowany, musi mieć kwity odbioru odpadów i tak dalej. Tak. Jest potrzebna cała dokumentacja. Jeżeli uznamy, że jest taka możliwość zwrotu, to wydaje się, że będziemy te pieniądze zwracać. Natomiast jeżeli okaże się, że interpretacje prawne, jak pani słyszy, są różne, będą różne, no to będziemy musieli niestety, ale skorzystać prawdopodobnie z instytucji sądu, który rozstrzygnie tę sprawę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam odbycie czytania projektu. Głosowanie nad wnioskiem odbędzie się w bloku głosowań. Kolejny druk. Tak, wniosek będzie rozpatrywany w bloku głosowań.